to jest kolejne spotkanie z walentynkową, biesiadą poetycką. Tak, to może trochę zmienić Państwa, ponieważ walentynki dawno były, ale tak stwierdziliśmy, taka klamra się rozpięła teraz od kilkunastu lat, że ten miłosny czas walentynkowy splata się z kilkudziesięcioletnią tutaj tradycją w naszym kraju świętowaniem Dnia Kobiet. A zatem cały czas kobiety są na piedestale, cały czas mówimy o miłości, o uwielbieniu tej najpiękniejszej z istot rodzaju ludzkiego, jaką jest Ewa. Także sama miłość tutaj się wlewa w nasze serca i w nasz łazarski przybytek. Drodzy Państwo, ale zanim mówić oficjalnie, rozpoczniemy tą drugą walentynkową biesiadę poetycką. A wpadł na mnie niezmiernie ciężki, ale jakże zaszczytny, jakże słodki słodkie zadanie polegające na poprowadzeniu dzisiejszego spotkania w zastępstwie nieobecnego pana Ryszarda Podlewskiego. Ciężko będzie zastąpić mistrza ciętego słowa, riposty znanego fraszkopisarza, ale cóż, no, wspólnymi siłami myślę, że uda nam się dzisiejszy dzień, dzisiejsze popołudnie i wieczór mile spędzić i zaspokoić tą naszą chęć do umiłowania płci nadobnej. Ale dzisiaj jest 8 marca, a jednocześnie spotkanie w kręgu także bamberkowym, bo to tradycyjny dzień spotkań naszych aktywnych 50+, bo tak to teraz tak się nazywa, takie strandy, nie?